Cześć, nazywam się Grzegorz Skwarnecki i witam Was w moim programie. Dzisiaj pokażę Wam 7 takich podstawowych ujęć z gimbalem, które powinniście znać i które mogą Wam się bardzo przydać właśnie przy filmowaniu z tym urządzeniem. Jeśli chodzi o gimbal, to tutaj na wstępie chciałbym podziękować firmie Snow PR za to, że udostępniła mi ten egzemplarz tego gimbala Feiyuteha A1000. Ale od razu mówię, że Wy możecie skorzystać z dowolnego, jakiego akurat macie pod ręką, ponieważ te 7 podstawowych ujęć możecie zrobić każdym dowolnym gimbalem. Ale zanim przejdziemy do tych ujęć, to może powiem, co to jest w ogóle gimbal, bo może nie wszyscy wiedzą. Gimbal to jest takie urządzenie, które stabilizuje nasz aparat, aby film nie był poruszony. I wyróżniamy różnego rodzaju stabilizatory, mogą to być tak zwane steadicamy, one są wtedy manualne, nie mają żadnej elektroniki, albo właśnie gimbale, które mają w środku wbudowane silniki i elektronicznie stabilizują nasz aparat. One są troszeczkę prostsze w użyciu, aczkolwiek no niestety tutaj musimy już polegać na elektronice, więc zawsze coś się może zepsuć. Zanim przystąpimy jednak do filmowania za pomocą gimbala, trzeba go najpierw wykalibrować, czyli po prostu założyć na niego aparat i odpowiednio go ustawić. Po co to robimy? Ano po to, że jeżeli tego nie zrobimy, to niestety po pierwsze gimbal może w ogóle nie stabilizować, może nam się zacząć aparat obracać w kółko, bo nie będą mogły silniki tego aparatu ustawić odpowiednio. Albo dwa, po prostu będą te silniki pracowały dużo ciężej, bo aparat nie będzie wykalibrowany, przez co będą się szybciej zużywały, a też będą dużo bardziej baterie nam zjadały. Dlatego na początku kalibracja i kiedy już wykalibrujemy ten aparat, możemy ruszać robić film. No dobrze, więc nie przedłużajmy i teraz Wam przedstawię tych 7 podstawowych moim zdaniem ujęć, jakie powinniście znać. I tak zaczynamy od pierwszego ujęcia, czyli tak zwane podążanie za postacią. Nasza postać się porusza do przodu, a my sobie idziemy za nią i filmujemy. Możemy zrobić tutaj szeroki kadr, szerokie ujęcie, pokazując całą postać idącą. Dzięki temu możemy też pokazać otoczenie, w którym się znajduje. Ale możemy też zrobić troszeczkę ciaśniejsze ujęcie, gdzie widzimy ją na przykład od pasa w górę i bardziej skupiamy widza na tej naszej postaci. Ujęcie drugie jest to ujęcie z boku, czyli znowu idziemy sobie razem z postacią, ale tym razem filmujemy ją z boku. Znów możemy zrobić troszeczkę szerszy kadr albo bardziej wąski. Natomiast tutaj musimy uważać, ponieważ nie widzimy dokładnie, w którym kierunku się przemieszczamy. Nie patrzymy w tamtym kierunku, bo będziemy się bardziej skupiali na aparacie, na wyświetlaczu, na gimbalu, na postaci. Dlatego też sprawdźcie wcześniej, czy nie ma jakichś przeszkód przed Wami, czy nie ma jakichś wystających kamieni, krawężników, żebyście się nie potknęli, nie zrobili sobie krzywdy, a przy okazji nie zniszczyli sprzętu. Trzecie ujęcie było, mieliśmy już ujęcie z tyłu, mieliśmy z boku, a więc trzecie ujęcie to oczywiście ujęcie z przodu. Tym razem idziemy z postacią od przodu, pokazujemy ją znowu, możemy pokazać ją w szerszym kadrze albo w węższym. Natomiast tutaj to już naprawdę musimy uważać, gdzie idziemy, ponieważ idziemy tyłem, a wiadomo, jak się idzie tyłem, to mamy troszeczkę mniejszą kontrolę. Więc na pewno musicie tutaj sprawdzić, czy za Wami czegoś nie ma, czy ktoś nie idzie, czy nie jadą samochody. Dobrym pomysłem jest, jeżeli możecie kogoś poprosić, jakiegoś Waszego znajomego, kolegę czy koleżankę, żeby Was na przykład złapała za ubranie albo za pasek i prowadziła Was. Ona będzie patrzyła w kierunku, w którym będziecie Wy podążali, a Wy będziecie wiedzieli, że ona tam już ma pieczę nad Wami i w razie czego Was zatrzyma. Czwarte ujęcie to ujęcie od dołu, tak zwana żabia perspektywa. Możemy tutaj na przykład sfilmować nogi naszej postaci, pokazać, że ona gdzieś się przemieszcza, pokazać po jakim terenie się przemieszcza, czy to może być na przykład ścieżka górska albo chodnik. Możemy też troszeczkę poeksperymentować z kątami kamery, pokazać bardziej postać od dołu, ale pokazać na przykład twarz postaci. Możemy też zresztą tutaj filmować zarówno z tyłu, jak i z boku, jak i z przodu. Chodzi o to, żeby filmować z niskiej perspektywy. To jest takie ujęcie numer 4. Ujęcie numer 5. Jest to nic innego jak najazd albo odjazd od postaci. Inaczej mówiąc, dolly. O co chodzi? Tak jak powiedziałem, zbliżamy się z kamerą do postaci, pokazując na przykład ją od ujęcia na przykład od pasa, poprzez coraz większe zbliżanie, aż do ujęcia twarzy. Możemy na przykład tutaj pokazać jakieś emocje, które się na tej twarzy pokazują, radość, smutek, zależy wszystko od sceny, którą akurat filmujemy. I druga możliwość, odjeżdżamy od postaci, czyli odsuwamy się i w ten sposób pokazujemy na początku naszą postać, jej twarz, może jakieś jej emocje, a potem oddalamy się, żeby pokazać otoczenie, w którym się znajduje. Ujęcie szóste to jest tak zwane podążanie z kamerą, czyli podnoszenie się z kamerą w górę i w dół w pionie.
o co chodzi. Na przykład możemy sfilmować osobę od tyłu, pokazać jej nogi, po czym delikatnie zaczynamy się podnosić, obkręcamy się wokół tej postaci i pokazujemy na przykład jej twarz. Chodzi o to, żeby kamera, tutaj chodzi o ruch kamery w górę i w dół. Możemy też na przykład podążać za jakimś ruchem postaci, na przykład wyciąga telefon, a my idziemy z tą ręką aż do głowy i pokazujemy, że ona przez ten telefon zaczyna rozmawiać. To jest ujęcie numer 6. A ujęcie numer 7 jest to orbitowanie, czyli na przykład postać sobie stoi, a my wokół niej się obkręcamy się wokół niej z aparatem i filmujemy ją w ten sposób. Możemy zrobić tak, żeby nasze tło to z tyłu poruszało się szybciej. Możemy postać odsunąć od tego tła, na przykład jeżeli stoi na tle jakiegoś budynku albo na przykład na tle jakiejś ściany czy jakiegoś krzaka. Możemy ją odsunąć troszeczkę od tego tła i dzięki temu to tło będzie się troszeczkę szybciej poruszało, kiedy my nie będziemy musieli robić aż takiego dużego ruchu tego orbitowania. A drugą metodą jest założenie obiektywu z zoomem i na przykład z taką większą ogniskową, ja tu mam akurat ogniskową 105, ustawienie właśnie na największej ogniskowej i filmowanie w ten sposób. Dzięki temu, że skracamy ten dystans, to tło nam się porusza trochę szybciej, a my nie musimy robić tego ruchu aż takiego dużego. I to było nasze siódme ujęcie. Ale pamiętajcie o tym, że cała zabawa polega na tym, aby te ujęcia ze sobą łączyć. Żeby nie robić tylko na przykład jednego ujęcia, ale kilka połączyć ze sobą. I tutaj mam na przykład taki przykład, gdzie jest pokazane, że my idziemy sobie za postacią, zaczynamy od niskiego ujęcia, przechodzimy na bok i idziemy z tą postacią z boku, to jest ujęcie z boku. Ona dochodzi do samochodu, wsiada, nasz aparat wchodzi razem z tą postacią, czyli robimy taki najazd na postać, po czym troszeczkę przechodzimy do takiego ujęcia od tyłu, widzimy postać oraz to, co się przed nią dzieje. Ona sobie jedzie tym samochodem. Po czym my znowu wychodzimy z tego pojazdu, czyli teraz jest odjazd, znowu ujęcie z boku, po czym jest orbitowanie wokół postaci i lekki najazd na twarz. I jak widzicie, dzięki połączeniu tych różnych ujęć możemy uzyskać bardzo fajne takie jedno wielkie ujęcie, które może być dużo ciekawsze niż takie pojedyncze. Ale oczywiście to nie znaczy, że pojedynczych macie w ogóle nie stosować. Jak najbardziej wszystko to zależy od waszej wyobraźni i od waszej sceny, którą chcecie zrobić oczywiście. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę, dzięki za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!